Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Jak ci, co nas śledzą, widzą, że to nie nasz warsztat standardowy, gdzie wykonujemy nasze projekty, a także nasze prezentacje narzędzi. Dzisiaj w takim małym warsztacie pokażę wam, co dzisiaj będziemy robić. A dzisiaj będziemy robić kłada, zabawkę, więc zapraszam. Jak wam wspomniałem, oczywiście kłada, kład będzie, ciężko mi jest powiedzieć jaki wymiar, ale nie wiem, czy to dobrze zobaczycie, tak wszystko jest rozrysowane. Będziemy potrzebowali kilka, nie będziemy robić to ze standardowego wymiaru, że wszystkie elementy będą jednego wymiaru. Przykładowo koła, takie koła, kołpaki i trzeci część koła, będziemy potrzebowali grubość sklejki bądź deski, to jest pół milimetra. Natomiast obwód całego kłada, którego zobaczycie, jak będę wycinał, to jest 2 cm, czyli grubość 2 cm. Natomiast kierownica, tak jakby przedni reflektor i małe części, typu części silnika, to także jest pół milimetra. Natomiast jeżeli chodzi o zderzaki, bo także będę wycinał zderzaki, więc zderzaki będą miały grubość 15 mm. Więc nie przedłużając, ja sobie wycinam to, naklejam standardowo na poszczególne elementy, które zobaczcie, tutaj sobie już przygotowałem. Różnicy może dłużej nie widać, no, szczególnie na tym. To ma 20 mm. To ma, jeżeli bym nie skłamał, to już wam dokładnie powiem. To ma 10. Tak, bo dyszkę będziemy potrzebowali. Tak, dyszkę będziemy potrzebowali. Potrzebujemy 5 i 15. I to ma też, to ma akurat 15. Więc nie przedłużając, ja zabieram się do pracy, a was zapraszam serdecznie na film. Thank you.
wycięte, mam wycięte wszystko. Jak widzieliście na materiale, nie wszystkie elementy było łatwo wyciąć. W pewnym momencie, jak wycinałem kształt, dajmy na to, naszego silnika, to widzieliście, że brzeszczot w tym momencie pociągnął mi materiał do góry. No nie jest to zbyt miłe, z tego względu, że w tym momencie może nastąpić wszystko. Jeżeli tak robicie, pracujecie tak jak ja, na pewno większość tak pracuje, że bez okularów oczywiście i bez maski, przy takich małych elementach zawsze pamiętajcie, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ja też oczywiście popełniam ten błąd. No tutaj element może odskoczyć i uderzyć was w twarz, w zależności z jakiego drewna korzystacie. Jak widzieliście, wszystkie elementy zostały wycięte na cienkim brzeszczocie, a brzeszczot, jeżeli was... Tak, brzeszczot... Bardzo dużo ludzi mnie się pyta, jakimi brzeszczotami wycinam, więc od razu wam powiem, to jest tak, Niqua Speed N2 łamane na 0, 0,21 razy 0,68 razy 130 mm, liczba zębów 6 na centymetr. To wam nawet zrobię, może tak, nie wiem, zbliżenie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Jak ktoś na przykład będzie potrzebował, to mogę zrobić także zdjęcie i wysłać na Messengera. Dlatego słuchajcie, nie będę wam oczywiście pokazywał szlifowania tego, no bo wiadomo jak to... No jak to bywa ze szlifowaniem, no wszystkie elementy musimy oszlifować, ale do klejenia już poszczególnych elementów to was zapraszam. Nie powiedziałem wam tylko jeszcze na początku, że oczywiście także musiałem sobie nawiercić otwory standardowo, jak będą, jak idą koła, nie koła. Tutaj na przykład w tych wyciąłem to na włosówce. Natomiast mniejsze użyłem wiertła piątki i wyciąłem sobie otwory. Muszę teraz wszystko wziąć i przeszlifować, z tego względu, że jeszcze będzie szedł cieniutki okrągły patyczek, który będzie, na który nakleimy, po prostu dokleimy nasze kółka, żeby ten kład jeździł. Więc ja zapraszam was zaraz po oszlifowaniu na klejenie. Do zobaczenia. Skończyłem. On jeszcze schnie. Największym wyzwaniem no to było umiejscowienie kół. Może się to wydawać bardzo proste, ale niestety koła, żeby były równo, jest największym wyzwaniem. Po to, żeby, nawet żeby wziąć i dobrać prawidłowy wspornik na koła. Słuchajcie, pokrótce, jak widzieliście, oczywiście wycinałem na szpachu standardowo wszystkie elementy. Nie sądziłem, że mi się uda, z tego względu, że ta gruba skleja, która miała nawet 2 cm grubości, udało mi się wyciąć bez problemu. W planach było najpierw zmienienie całego brzeszczotu, wycięcie najpierw tych cieńszych elementów. Oczywiście były to chyba 5 części silnika, jeżeli się nie mylę.
Następnie kierownica, przód, tak jak wspominałem, reflektor, trzy rodzaje kół, czyli 12 elementów. Tak, 12 elementów. No sam obwód całego kłada, do tego przednie zderzaki, tylnie zderzaki, no to jak sami widzieliście, było trochę tych elementów. I teraz co najlepsze, oczywiście ja go mam go odwróconego, może zaraz zbliżę kamerę, albo po prostu podejdę, pokażę Wam. Zobaczcie, koła się obracają, nie ma najmniejszego problemu, one jeszcze schną i z tyłu i z przodu. One jeszcze schną. Zaraz wam pokażę poszczególne te elementy. Wezmę sobie kamerę. Mam nadzieję, że mi się nie rozładuje, że będę mógł podejść z kamerą, aby pokazać wam te poszczególne elementy, żebyście zobaczyli, jak to w ogóle jest zrobione. Wezmę sobie ołówek i tak ołówkiem będę wam pokazywał. Jak widzicie, są tutaj, jest umiejscowiony w środku silnik, oczywiście komora, nazwijmy to filtr, oczywiście kierownica, także macie zamocowaną to, co Wam mówiłem, reflektor, przedni zderzak, tylni zderzak, koła, oczywiście siedzenie także osobno było do wycięcia. Koła, jak widzicie, składają się z trzech elementów. Mniejsze zęby, dajmy na to opona, i tu są większe czy mniejsze, a nie, przepraszam, większe zęby, opona i mniejsze zęby, tak to akurat nazwijmy. Druga strona wygląda, widzicie poszczególne te elementy, które tutaj się znajdują. Raz, dwa, trzy, z tamtej strony dwa, to jest pięć, no mamy 6, 7, 8, 9, no to naprawdę możecie sobie policzyć, to wszystko schnie, komponuje się to w ten sposób. Jeżeli chodzi o pomalowanie, oczywiście także to można bez problemu pomalować, jeżeli ktoś by chciał, jak najbardziej. Ja już odkładam kamerę, aby do Was wrócić. O, już momencik, czekajcie chwilkę. O, jest problem. Powinno być teraz ok. Powinienem siebie też widzieć. No i komponuje się to w ten sposób. On jest mały. Ci co nas śledzą, nasze wszystkie projekty, także widzieliście jaszczurkę. A także jaszczurkę do zabawy dla dzieci. Teraz macie takiego kłada. Myślę, że każdy z nas kiedyś, nawet jak był dzieckiem, a dalej jest dzieckiem, na pewno chciałbym mieć takiego fajnego kłada. Powiem Wam, że mi podobało się to, wykonanie tego projektu. Jest to wyzwanie. Jest to naprawdę wyzwanie, aby coś takiego zrobić. Można oczywiście przed złożeniem pomalować wszystkie elementy, czyli dajmy na to zderzaki na, nie wiem, na brązowo, koło na czarno, całą obwódkę kłada też można pomalować, naprawdę w różne kolory. Ja go oczywiście pomaluję, nie będę go testował teraz, jak on jeździ, ponieważ to wszystko jeszcze, najgorsze to koła właśnie i połączenie tych kół, i one właśnie schną. No, on to, jego tak nie widać, to go podtrzymam tu, żeby ci, co dopiero włączyli, to żeby zobaczyli, czego mogą się spodziewać, jeżeli obejrzą film od początku. Fajny projekt, no małe elementy, oczywiście trzeba uważać, żeby tam nie wpadły do maszyny, żeby ich później nie szukać, a tym bardziej jak ktoś ma podłączony odciąg. Powoli, spokojnie, nie ma najmniejszego problemu, widzieliście, jakimi przeszczytami wycinam, tworzę różne projekty. Tu gdzieś jeszcze projekty mam odłożone, a tam schną jeszcze. Jest troszkę tego, na pewno śledźcie nas, będzie tego więcej. A ja dziękuję Wam bardzo za to, że poświęciliście czas na obejrzenie tego materiału, że chcieliście zobaczyć, jak to będzie wykonane. Zapraszam Was na pozostałe nasze, moje projekty. Na Facebooka, Instagrama, Twittera, także na wszystkie grupy społecznościowe na Facebooku, gdzie jesteśmy. I co? Ja mogę Wam jeszcze raz podziękować i mam nadzieję do zobaczenia do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!